A ty jak myślisz, co oznacza samogłoska i na twoim obywatelu? A to z po niektórych tłumaczeń z prawa rzymskiego dotyczące osób w niewoli, czyli niewolników. Infantes, dzieci do 7 roku życia, z uwagi na brak właściwego rozeznania nie miały zdolności do czynności prawnych oraz nie odpowiadały za czyny bezprawne. Impuberes, niedojrzali, którzy jednakże osiągnęli pewien poziom umysłowy, aby brać udział w obrocie prawnym. Mieli ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a do ważności tych czynności była konieczna zgoda opiekuna auctoritas tutoris. Jesteś właścicielem do czasu, kiedy nic wyjawisz personali obywatela. Czary mary i zamieniają się role na arenie. A przecież niewolnictwo pod każdą postacią jest zakazane. Bądź jak król, zadawaj pytania, ask king.